kilku miejscach na terenie całej Polski rolnicy blokowali w piątek drogi. Pojawili się m.in. na drodze krajowej nr 78 w Szczekocinach. Około 120 traktorów skutecznie tamowało ruch. Uczestnicy protestu domagają się wprowadzenia przez rząd regulacji, które pozwolą zabezpieczyć ich płynność finansową. Jestem poszkodowany, stratny dużo pieniędzy pod względem nawozu, paliwa, ropy. Znaczy to paliwo to co samo co ropa, a przede wszystkim zboża. Jest 100% tańsze zboże niż było. I teraz człowiek traci, staniało mleko strasznie, także tracimy bardzo dużo pieniędzy, co najmniej kilkaset tysięcy. Koszty nam rosły cały czas, rosną białko, witaminy, te inne rzeczy, które musimy do produkcji kupować, a cena mleka spadła w granicach około 70 groszy na dół. No i jest bardzo, bardzo źle. Kredyty, no nie wiadomo jak to dalej pogodzić, nie ma czym spłacać i robi się coraz to gorzej. Protest jest też wyrazem sprzeciwu wobec napływającej do Polski słabej jakościowo żywności z Ukrainy. Nie ma żadnej potrzeby, żebyśmy jedli czy zboże spleśniałe, czy nie wiem, miody, mleko z obcych krajów. Swoje musimy eksportować, także dlaczego mielibyśmy tutaj mieć i problem, i żywność z obcych krajów, które nie spełniają norm. Zboże ukraińskie jest dużo tańsze niż to produkowane w Polsce. Jak mówią rolnicy, dlatego przetwórcy żywności kupili to pochodzące zza wschodniej granicy, a polskie pozostało w magazynach i silosach. Ceny zbóż, które są bardzo zaniżone nasze, a wiadomo jako ukraińskie są sprowadzane i wykorzystywa, po prostu nas wykorzystują doszczętnie, gdzie nie mamy naprawdę już teraz zero zarobku na tym, co utrzymujemy. Na dzisiaj zaplanowane zostało spotkanie ministra rolnictwa Roberta Telusa z ministrem rolnictwa Ukrainy, podczas którego dopracowana ma zostać umowa dotycząca importu zboża do Polski. Według rolników to jednak nie wystarczy. Jesteśmy jako rolnicy pod kreską i w tych trudnych sytuacjach, tak samo jak jest susza, jak są opady, w takich sytuacjach, gdzie jest załamanie, jest większa potrzebna rola państwa, żeby państwo regulowało, żeby rolnicy nie tracili swoich dochodów, bo mogą stracić dorobek kilku pokoleń i nie będziemy mieli co przekazać swoim dzieciom, albo w sytuacjach takich jak niezapłacone są pieniądze dla rolnika, fundusz gwarancyjny dla rolnika, który już od 7 lat się upominam, większa musi być rola państwa. Organizatorzy protestu nie ukrywają, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, to w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych manifestacji. Do końca zbliża się proces Radosława Eś, oskarżonego o zabójstwo policjanta w Raciborzu. Sprawa ruszyła w lipcu 2022 roku. W piątek przed Sądem Okręgowym w Rybniku stanęli ostatni świadek i biegły z zakresu balistyki. Z jego opinii wynika, że Radosław Eś strzelał z przerobionej broni. Opinia wskazuje również, że cech bojowych broń pozbawiona została wiele lat wcześniej, a następnie w nieokreślonym czasie zmodyfikowana. Biegły mówił również, w jaki sposób 4 maja 2021 roku padały strzały w kierunku pozostałych policjantów. Gdy samochód się przesuwa, strzelec z bronią też się przesuwa. Tak, celując. Celując pojazd. Chyba, że celując. Strzelec tu strzelał przypadkowo gdzieś w kierunku pojazdu i trafiło. Chyba, że strzelec oddał strzał przypadkowo. Opinia biegłego jest jednoznaczna. Śmiertelne strzały w kierunku aspiranta Michała Kędzierskiego padły z bliskiej odległości. Łącznie było ich 7, jednak nie wszystkie trafiły w policjanta, ponieważ jedyny nabój utkwił w parkującym radiowozie. Podczas piątkowej rozprawy miała zostać przedstawiona również uzupełniająca opinia psychologiczno-psychiatryczna oskarżonego, ale ten nie zdążył się z nią zapoznać, a jej jawność została wyłączona z uwagi na dane wrażliwe oskarżonego. Prokurator stoi na stanowisku, że ta opinia w żaden sposób nie zmienia dotychczasowych ustaleń śledztwa, jak też nie zmienia możliwości wyrokowania przez sąd w tej sprawie. Natomiast oczywiście te okoliczności łagodzące, o ile sąd będzie jakiekolwiek widział, na pewno będą wpływały na wymiar kary. Zdaniem prokuratury tutaj w chwili obecnej po tym przeprowadzonym procesie, jak również wcześniej po przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczym, trudno mówić o jakichkolwiek okolicznościach łagodzących wobec oskarżonego. Za zabójstwo funkcjonariusza na służbie oraz usiłowanie zabójstwa dwóch pozostałych, posiadanie broni palnej bez zezwolenia, a także kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mowy końcowe wygłoszone zostaną 25 maja. W piątek Radosław Eś wziął udział w rozprawie zdalnie.
W Dąbrowie Górniczej kończy się wielka inwestycja. Przy okazji budowy centrum przesiadkowego zmienił się cały układ drogowy, a sama stacja nie przypomina już obiektu sprzed kilkudziesięciu lat. Kolejowo-drogowe zmiany mogą już odczuć mieszkańcy. Powinni je docenić nie tylko pasażerowie pociągów, ale również kierowcy, którzy od teraz jeżdżą pod torami, a nie czekają w korkach. Dla podróżnych zostały wybudowane przejścia pod torami, dzięki którym wygodnie i bezpiecznie przejdą na drugą stronę torów, ale również kierowcy dzięki wybudowaniu wiaduktu kolejowego przejadą sprawnie na drugą stronę torów, bez konieczności oczekiwania na zamkniętych rogatkach, tak jak było do tej pory, ponieważ wiadukt kolejowy został wybudowany w miejsce skrzyżowania w poziomie szyn. Pociągi nowym wiaduktem, a piesi i rowerzyści pod nim. Teraz poruszanie się w rejonie dworca powinno być dużo łatwiejsze, podobnie jak przesiadki, ponieważ jest sporo miejsca na pozostawienie auta. Niewiele mniej ma być stojaków rowerowych. Dwa parkingi, duże, w sumie 375 miejsc na samochody osobowe. Natomiast jednocześnie też możliwość zostawiania roweru. Zarówno na tych parkingach, które my budujemy i będziemy jeszcze montować stojaki, plus zadaszony parking budowany przy okazji modernizacji dworca PKP, w sumie 240 miejsc dla rowerzystów. To jednak jeszcze nie wszystkie zmiany, bo miasto szykuje się do połączenia kolejnych linii autobusowych z centrum przesiadkowym. Poza tym budynek dworca, który przez wiele lat popadał w ruinę, ponownie zostanie wykorzystany. Planujemy, że tam będzie siedziba Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. To jest takie miejsce, które w ciągu całego dnia przyciąga ludzi prowadzących biznes, chcących założyć biznes. Polskie Koleje Państwowe powoli zmierzają do końca inwestycji za ponad 15 milionów złotych. Prace przy przebudowie dworca Dąbrowa Górnicza są na ostatniej prostej. Niedawno zakończyliśmy m.in. renowację elewacji i roboty na dachu budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz dworca. Układane są m.in. posadzki oraz malowane ściany. Finalizowany jest montaż instalacji w budynku. W otoczeniu dworca prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu. Otwarcie dworca jest planowane latem bieżącego roku. Cała inwestycja kosztowała ponad 234 miliony złotych. To już ostatnie chwile budynku szkoły w dzielnicy Larysz w Mysłowicach, w którym mieścił się zespół szkolno-przedszkolny numer 3. Lada moment obiekt zostanie zrównany z ziemią. To nie tylko budynek, to jest kawał naszego serca, serducha tutaj. Wspólnie z dziećmi przeżywamy to, spotykamy się niemal codziennie pod tym budynkiem, obserwujemy prace rozbiórkowe. Dla mnie osobiście jest to jeszcze coś więcej, bo jestem absolwentką tej szkoły, także tutaj zostawiamy kawał serca, ale wiemy, że bez tej rzeczy nie będzie nowego. Coś nowego, bo wkrótce powstanie tu nowa szkoła. Wykonawca będzie miał 2,5 roku na postawienie budynku z salą sportową. Nieoficjalnie mówi się, że istnieje szansa, że budowa potrwa około 21 miesięcy. Do końca tego tygodnia będą trwać prace wyburzeniowe związane z pozbyciem się i usunięciem tego historycznego budynku. Kolejny najbliższy tydzień, półtora tygodnia to będzie ten czas, kiedy będziemy czyścić ten teren i przygotowywać go do rozpoczęcia już samej budowy. Obiekt musiał zostać wyburzony ze względu na jego fatalny stan techniczny. We wrześniu ubiegłego roku podjęto decyzję o wyłączeniu budynku szkoły z użytku. Szkoła była bardzo mocno przechylona, nie było już możliwości nauki i nie tylko nauki, ponieważ zagrażało już życiu i bezpieczeństwu to, co się tam działo, czyli stan techniczny budynku był bardzo zły, więc podjęliśmy decyzję o natychmiastowym zamknięciu szkoły i ewakuacji dzieci do szkoły w dzielnicy Wesoła. Obecnie dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 uczą się w pobliskiej szkole podstawowej nr 15 w Mysłowicach. Na ich potrzeby wyremontowano tam całe jedno piętro. Rozbiórka starej i budowa nowej szkoły pochłonie ponad 33 miliony złotych. Już prawie 2000 osób korzysta z rybnickiej karty mieszkańca, która funkcjonuje zaledwie od 2 dni. To program, który przewiduje rabaty na jednorazowe wejścia do miejskich obiektów. Żeby skorzystać z karty, wystarczy zarejestrować się w aplikacji Halo Rybnik i złożyć wniosek o jej wydanie.
katalog zniżek na karcie nie jest zamknięty. Elastyczność karty będzie polegała na tym, że pojawią się również dedykowane eventy, wydarzenia, które będą przewidywały zniżkę właśnie dla tych użytkowników i już niedługo będziemy chcieli zaprosić prywatnych partnerów również do uczestnictwa w karcie, a to oznacza, że przedsiębiorcy, restauratorzy, oferenci różnego rodzaju usług mogą się do nas zgłaszać właśnie z tego rodzaju bonifikatami oferowanymi na kartę mieszkańca. Kartę mogą wyrobić osoby zameldowane w Rybniku lub rozliczające się tylko z podatku dochodowego w tym mieście. Uczestnicy programu mogą liczyć na 20% zniżki na jednorazowe wejścia do miejskich obiektów kulturalnych i sportowych. Są też jednak większe zniżki. Przykładowo raz w miesiącu wstęp na kretę pływalnie kosztuje tylko złotówkę. Mamy również taką ofertę, która będzie dotyczyła naszego największego kąpieliska, czyli Rudy. On się będzie nazywał Happy Day i tu posiadacz takiej karty będzie mógł sam sobie wybrać jeden dzień w sezonie, kiedy cały dzień będzie mógł spędzić za złotówkę od poniedziałku do czwartku. W czerwcu z rybnicką kartą mieszkańca Rybka z dużej zniżki będą mogli skorzystać również kierowcy. Miasto zapowiada atrakcyjny cenowo abonament parkingowy. Wkrótce oferta zostanie również poszerzona o specjalne bilety okresowe komunikacji miejskiej, jednak na szczegółowe informacje trzeba jeszcze poczekać. Karta dostępna jest zarówno w wersji plastikowej, jak i mobilnej. Lekarz medycyny Jolanta Wadowska-Król i doktor habilitowany Stanisław Nowak otrzymali Wawrzyn Lekarski, czyli wyróżnienie, które jest przyznawane lekarzom za wybitne osiągnięcia. Całą swoją postawą, całym swoim życiem świadczyli o szczególnym charakterze tego zawodu. To są osoby, które się poświęcały dla swoich pacjentów i przede wszystkim dawały przykład koleżeńskości, bo też było to niezwykle istotne. Jolanta Wadowska-Król wyróżnienie otrzymała za zaangażowanie w poprawę stanu zdrowia szopienickich dzieci. W latach 70. rozpoczęła badania, które potwierdziły, że dzieci mieszkające w pobliżu huty Szopienice narażone są na ołowice. To dzięki jej staraniom wyburzono stare, skażone ołowiem budynki mieszkalne przy hucie, a mieszkańców przesiedlono. Łatwo nie było, ale działałam. Jakoś wydaje mi się, że to była dla mnie sprawa życia i śmierci, że muszę działać. Nie ma dyskusji, czy mnie zamkną, czy nie. Muszę działać, muszę ratować dzieci. Wawrzyn Lekarski to najwyższe wyróżnienie Śląskiej Izby Lekarskiej. Jest przyznawany od 2007 roku. W swoim dorobku mają to odznaczenie, to wyróżnienie takie osoby jak pan profesor Mieczysław Chorąży, pan profesor Marian Zembala, pan profesor Franciszek Kokot czy pan profesor Adam Maciejewski. I tutaj warto zaznaczyć, że przyznajemy, kapituła przyznaje to wyróżnienie zarówno lekarzom aktywnym zawodowo, jak i zdarzyło się, że również pośmiertnie zostało przyznane. Drugi z wyróżnionych dzisiaj lekarzy, doktor habilitowany Stanisław Nowak, zajmował się m.in. badaniami nad procesem pocenia. Jest autorem ponad 70 prac naukowych z zakresu chorób wewnętrznych oraz medycyny nuklearnej.